No hej, z tej strony Andrzej. W tym krótkim filmiku odpowiem wam na pytanie, na jakie komponenty, kiedy kupujecie komputer albo składacie komputer, należy zwrócić uwagę. Więc pierwszy komponent, te trzy komponenty tak naprawdę są, nie ma ważniejszych i mniej ważnych komponentów, czyli składników systemu komputerowego. Wszystkie one wpływają równocześnie, dobrze dobrane, wpływają na prędkość i wydajność tego systemu komputerowego. Wiadomo, że ważną częścią komputera jest procesor, ale jeżeli dobierzemy zły procesor do złej płyty głównej, albo odwrotnie, złą płytę główną do procesora, to ten komputer nie będzie miał takiej samej wydajności. Po drugie, chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat pamięci. Tak samo pamięć posiada jakąś prędkość, więc na przykład jeżeli wybieracie procesor, który ma prędkość 1600, to również zwróćcie uwagę, jak dobieracie pamięć, żeby ona też miała 1600 i płyta główna, żeby chipset płyty głównej obsługiwał prędkość 1600. Tak jak mówię, to są trzy najważniejsze komponenty. Oczywiście można debatować również na temat prędkości dysku twardego, ale z mojej perspektywy wiem, że to są najważniejsze trzy komponenty, które wpływają najszybciej na wydajność systemu komputerowego. To wszystko w tym filmiku. Do usłyszenia. Hej!